Cześć, jeżeli planujesz zbudować sklep internetowy, to prędzej czy później natkniesz się na dylemat związany z regulaminem sklepu. Skąd wziąć regulamin, na co warto zwrócić uwagę i jakie mogą być konsekwencje posiadania niewłaściwego regulaminu, tego dowiesz się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Nieprawidłowo sformułowane regulaminy sklepów są dość powszechnym problemem w Polsce. Co jakiś czas w internecie znaleźć można informacje na temat tego, że jakaś kancelaria prawna pozywa właścicieli sklepów o to, że na przykład stosują w regulaminach klauzule niedozwolone i często tego typu sytuacje kończą się przykrymi karami finansowymi dla właścicieli sklepów. Najczęstszą przyczyną problemów związanych z regulaminem sklepu jest to, że właściciele sklepów najczęściej taki regulamin kopiują z innego sklepu, zmieniają w nim dane firmy na swoje i wklejają do siebie. I teraz takie działanie jest niekorzystne z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiemy, czy regulamin, który kopiujemy, rzeczywiście jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, więc może się zdarzyć tak, że skopiujemy coś, co i tak jest niepoprawne. Natomiast druga sprawa jest taka, że regulamin sklepu powinien być dostosowany do platformy, na której jest nasz sklep. W regulaminie jest opisane często ścieżka składania zamówienia, co oznacza, że na przykład regulamin przygotowany pod platformę PrestaShop może zupełnie nie sprawdzić się w przypadku innej platformy. I w związku z tym taki regulamin jest dla nas nic nie wart. Pomijam już fakt tego, że regulamin sklepu podlega też przepisom prawa autorskiego. Skąd zatem wziąć taki regulamin, aby był on dobry? Spotkałem się z sytuacjami, w których właściciele sklepów sami próbują pisać ten regulamin. Kopiują kilka innych, wycinają, wklejają, tworzą z tego jakąś jedną spójną całość. No i cóż, jeżeli nie masz wiedzy prawniczej, to myślę, że takie działanie też nie będzie zbyt korzystne, ponieważ też nie wiesz, czy te regulaminy, z których korzystasz, są rzeczywiście poprawne. Skąd więc taki regulamin wziąć? Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania takiego regulaminu w wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Na naszym rynku jest już sporo takich firm, które specjalizują się właśnie w takich dokumentach internetowych, jak regulaminy sklepów, polityki prywatności czy jakieś inne rzeczy. W związku z tym moja sugestia jest taka, że najlepiej znaleźć sobie kancelarię prawną, która stworzy dla nas ten regulamin. Mamy wtedy pewność, że on jest zrobiony poprawnie. W przypadku moich klientów, dla których ja tworzę sklepy internetowe, polecam im sprawdzoną kancelarię prawną, która tego typu regulaminy przygotowuje. Jeśli Ty nie jesteś moim klientem, ale masz sklep lub planujesz go zakładać nawet z inną firmą, a potrzebowałbyś namiar na taką kancelarię, skontaktuj się ze mną przez stronę www.arturkosiński.pl. Przekażę Ci namiary do sprawdzonej firmy, która za niewygórowane kwoty jest w stanie przygotować Tobie rzetelnie wszelkie dokumenty związane z posiadaniem sklepu internetowego. Przy okazji zlecania prawnikowi napisania regulaminu sklepu warto też poprosić go o taki audyt strony, przejrzenie strony pod kątem wymagań, jakie stawia RODO. RODO, czyli rozporządzenie unijne, które weszło w maju 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych. Szczególnie ważne jest to, żeby sklepy internetowe przestrzegały tych przepisów, ponieważ są tam gromadzone liczne dane osobowe, czy też dane o płatnościach i tak dalej. Warto więc, żeby prawnik zerknął na nasz sklep pod kątem tego, czy spełnia on wymogi właśnie RODO. To wszystko, co chciałem przedstawić w tym filmie. Jeżeli planujesz budowę sklepu internetowego i nie masz jeszcze wykonawcy, to zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą na stronie www.arturkosiński.pl. Moja firma od kilku lat realizuje sklepy internetowe, a także strony internetowe i myślę, że z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc, dlatego zapraszam do kontaktu. Jeżeli wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne, daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania związane z tym tematem, zadaj je w komentarzu. Wreszcie, jeżeli chcesz otrzymywać tego typu porady wideo regularnie, za darmo na swojego maila, to zapisz się na newsletter na mojej stronie www.arturkosiński.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.